Witam Was serdecznie. Jesteśmy w hotelu Cavallo w środku lasu. Piękny, bardzo elegancki hotel. Przyjechaliśmy tutaj na konferencję prasową dotyczącą walk mieszanych, która odbędzie się 30 lipca 2021 roku w Patelnia Plaża. To jest blisko Włęcku, blisko Płocka. Tutaj odbędzie się ta walka. Zostałam wkręcona, że tak powiem, w tą walkę, bym powiedziała, bo wcale nie zamierzałam w tej walce brać udział. Ale poszło przede wszystkim o teledysk. Wydaliśmy nowy teledysk. Materiały były już zrobione i nakręcone już dawno, już w lutym. I myślałam, że ten teledysk zrobimy premierę w maju. No, na pandemię trochę opóźniło się to wszystko, ale w czerwcu miało być już wszystko przygotowane, łącznie z nagraniami, które były już zrobione. I wkręciła się w to Julia Jaroszewska i ona te nagrania spieprzyła. Po prostu zniknęło nagranie dźwięczne z trzech ścieżek dźwiękowych. Zostało tylko to suche i ostre, ostre jazdy, ostre jazdy. No i niestety trochę mamy problem, bo wszystko już jest przygotowane i puszczone na Opole nawet, a jeszcze nie mamy dobrego głosu, bo jeszcze nie mamy zrobionej tej dźwięcznej ścieżki, takiej normalnej, bardzo ładnej, która w ogóle ozdabiała ten teledysk. Teledysk był bardzo ładny. No jestem wściekła na nią, oczywiście wkurzyłam się i powiedziałam parę słów, trochę na wyrost. W sensie takim, że myślałam, że będę miała więcej czasu w ogóle na walkę, na przygotowanie się, bo nigdy nie walczyłam. Jestem owszem wysportowana, kiedyś byłam gimnastyczką sportową. Grałam w siatkę, grałam w kosza, grałam w ogóle jeździłam na nartach, na rolkach, na łyżwach, więc ogólnie mam bardzo dobrą sprawność, pływam, jeżdżę na rowerze i to nie po zakupy, tylko normalnie. Tu zwłaszcza w Gdańsku, gdzie jestem, gdzie mieszkam w tej chwili. Chciałabym powiedzieć, że bardzo jestem zła na Julię i nie wiem, chyba dopiero na konferencji, jak ją zobaczę, to pewnie dopiero się otworzę, bo w tej chwili staram się być spokojna. Muszę wam powiedzieć, że mamy bardzo dobrych sponsorów. Panek Kark Herring to jest wypożyczalnia samochodów, która nas tutaj przywiozła. Dała nam nawet benzynę na przyjazd tutaj. Mamy bardzo dobrego sponsora, którego zaraz wam pokażę. Anmok Smelling Salts. Dostałam piękną koszulkę od tej firmy. I chciałam zareklamować Smelling Salts. To jest taki środek, który sobie psikam na rękę i powącham i środek, który pobudza. Zobaczymy, bo dopiero go dostałam, więc myślę, że będzie bardzo skuteczny. Jesteśmy w hotelu Cavallo, piękny hotel, w którym odbywają się śluby i wesela. Hotel w sercu lasu, hotel czterogwiazdkowym. Cavallo, w którym jest fitness, strefa wellness, basen, jacuzzi i wszystkie gabinety kosmetyczne. Miejsce przepiękne. Teraz pokażemy, bo wyjdziemy na chwilę, żeby pokazać. Hotel jest naprawdę piękny i warunki są bardzo dobre. Margonin był też piękny. Tam robiliśmy ten ostatni, przedostatni teledysk Ogelmorgel, który jest bardzo, bardzo piękny, bardzo bogaty, z limuzyną, z końmi i w ogóle. Piękny jest również teledysk Texicasa. W tej chwili mamy ostre jazdy, nowy teledysk i właśnie o to poszło. W związku z tym odbywa się walka. No może nie na śmierć i życie, ale na pewno musimy sobie coś pokazać z Julią, bo ona tutaj nie jest jakąś ogromną gwiazdą. Okazuje się, że w ogóle śpiewać nie umie, bo nawet słychać ten jej głos w ogóle nawet nie wygląda, ani w ogóle jest bardzo słaby. No a ona nie jest jakąś wielką gwiazdą, tylko normalną dziewczyną i to 30-letnią, czy tam 24-letnią, bo sobie ja nawet słyszałam, że 24 lata ma. Ja natomiast jestem 60-latką już z doświadczeniem, robiłam czujniki do klocków hamulcowych do wszystkich samochodów.
robiłam anteny satelitarne w Szwecji. Firmę z czujnikami mieliśmy pod granicą. Niemcy zerwali zamówienia ze względu na to, że zaczęli brać części z Dalekiego Wschodu i nie jest to moja wina. Sami widzicie, teraz okres pandemii. Bardzo dużo firm po prostu splajtowało i nie z ich powodu i nie dlatego, że im się nie chciało pracować. Gram, śpiewam, piszę. Jeździłam z dziećmi na kolonie, na obozy. Jestem osobą wyjątkową w pewnym wieku. Naprawdę bardzo dobrze wyglądam jeszcze do tego, bo jestem 60-latką, a tak 60-latki ówczesne, znaczy ówczesne czy takie, rzadko kiedy wyglądają. Sprawność mam bardzo dobrą. Jestem po urazie barku. Ten bark zrehabilitowałam przez zimę. Bogu dziękuję, że zrehabilitowałam ten bark. Dlatego, że w tej chwili nawet mogę walczyć, no bo chodzę na zajęcia. Dostałam trenera personalnego z Open Fight Night. No i tą firmę będziemy reprezentować i ta walka odbędzie się dzisiaj. Plaza, patelnia, no i zobaczymy, co będzie. Przygotowuję się do tej walki, owszem, dostałam trenera personalnego, chodzę na fitness, Total Fitness w Gdańsku, przygotowuję się w walkach boksu i w kickboxingu. Jest to jednak bardzo mało czasu, ja uważam, że powinnam dostać na to przynajmniej 3 miesiące ze względu na to, że muszę poćwiczyć siłę, kondycję, treningi, czyli technikę w ogóle, jest mało czasu. Chcę jej dołożyć, no bo to wiadomo, że chcę jej dołożyć. Nie jestem pewna, czy to zrobię, bo zobaczymy. Ona jest młoda. Na pewno chciałabym wygrać i bardzo mi na tym zależy.